Ja, chłopaki, wychodzę. A ty, słyszałem, że ty miałeś te WF, tak? No. I ty co, normalnie ćwiczyłeś? No, normalnie ćwiczę. I odbijanie piłki? Nic nie rozwaliłeś tutaj? Nie, ale uważałem na lampę. Tak? 50 odbić mam, piątkę dostałem. Tak? 50 odbić? Na szóstkę 100. A na szóstkę jest 100? No. Ojej, nie, to jest mega dużo. A 50 na piątkę. Kiedy to się uczyliśmy? To chyba, nie wiem, 7-8 zrobiłeś. Pamiętasz? No. Nie. Kiedy to było? Pół roku temu? Rok temu? Chcesz, żebym cię podwiózł? Tak. A czemu ty chciałeś wejść tutaj? No bo cieplej tu jest. Tak? A co, zimno jest na tym? No tak, no tak. Żartuję, wiem, że jest zimno. Słuchaj, dobra, idziemy. A może ty byś mój samochód chciał kupić? Co? Jak ci się nim jeździ? Dobrze. Ale mało nim jeżdżę. Ale wygodnie się jeździ? Mhm. Witam cię w tym nowym, pięknym dniu. Że co, u ciebie w robocie się rusza? Tak, no. Tak? No, zdobyłem 3 dużych klientów. O, no to brawo. A, skrobaczkę wziąłeś? No to dobrze, bo skrobaczka to się... Już leci. Skrobaczka to się przyda, wziąłeś z bagażnika. Wiesz, jaki ja mam pomysł dzisiaj? Jest zimno. Miłoszowi strasznie przemarzają ręce. On ma białe. On ma dużo bardziej niż innym chłopakom. Wiesz, co chcesz zrobić? Palenisko kupić. Gdzie? W markecie, na skatepark, no. Tak? Takie jakieś małe. No. Żeby mógł sobie po prostu, wiesz, rozpalić ręce, nagrzać. No. Nie wiem, jaki to będzie koszt ogrzewania, przez godzinę czy przez 2. No może nie będzie to duży. A są takie jednorazowe? Nie. Chcę do bagażnika w samochodzie. Samochód chcę do tego. Samochód chcę zrobić, postawić przy skateparku. No. Miłoszowi dać kluczyk. I jak coś, to żeby otwierał sobie. Aha. Żeby się ogrzewał. I żeby wyjmowali i sobie palili. Albo ja będę przychodził i rozpalał. No nie wiem. Mam taki pomysł, Miłosz, że o tym jeszcze nie wie. Zobaczymy. Przyjechałem do Kasi do pracy, bo chcę, żeby coś tam ponagrywać promocyjnego dla szkoły. Nie wiem co dokładnie, ale wziąłem GoPro, wziąłem drona i kamerę też mam. Jest pomysł, żebym... Tutaj to nie. Nie wiem, czy będzie otwarte. Żeby dronem wlecieć tu, żeby nagrać ujęcia dronem. Tu jest biblioteka. A później... Czyli tak, jadę z kamerą. Zdecydowałem, nagrałem troszeczkę coś dronem, ale wziąłem GoPro. Ma stabilizację, a ja mam zrobić, wiesz, takie ujęcie, że chodzić, o. Coś w tym stylu, tak? I po schodach mam wejść? Tak, a dlaczego z dołu? Znaczy no, zacząć z dołu, tak? Ja robię nagrania dronem, ale wiesz co, pomyślałem sobie, że posprzątam. Czyli trzeba wolno. W szkole mają internet i zobacz, jak fajnie mają porobione tutaj, ale wiesz co jest najciekawsze? Zobacz tego bałwana. Nie wiem, czy widzisz, z czego on jest zrobiony, bo on jest zrobiony z malutkich kubków. I z szywaczami jest poskładany. Aha, czyli tu są takie malutkie kubeczki, a tutaj już są po prostu większe. O, genialnie to wygląda. I jest również zdjęcie chłopaków. A pytanie jest takie, gdzie jest moje? Marcel, jaką ma minę. A Miłosz, ty nie miał zęba wtedy? Tak. Tak? To ma taką dziurę. Do zobaczenia. Kasia mi, już jest, która jest godzina? Przyjechałem o 11, 14 godzina. 14 godzina i głodny jestem. Nachodziłem się, bo to jest filmik jakiś promocyjny, tak? Dobra, idę teraz do sklepu i właśnie chcę kupić dla Miłosza ognisko, palenisko. Zaraz zobaczymy, czy jest. Myślę, że tak. Nie, no jest spoko. Słuchaj, nie wiem, ale czy czasem nie zrobić tak, że kupić taki duży worek tego ekogroszek, tylko nie, ekogroszek to nie, bo jest za drobny. Węgiel. O, tu są większe kawałki i to może być lepsze. Widzisz, najlepsze to byłoby jakieś takie, o, drewno wysuszone, czy takie. No ale to jest kosz duży, ale na rozpałkę nie wiem, czy nie musi być. Przyjechałem do znajomego, w ogóle zaciąłem się o papier, o pudełko i krewka mi leci. Kupiłem, zamówiłem sobie coś tam do jedzenia, ale przyjechałem do znajomego i mówię, tutaj prowadzi bar, wezmę obojętnie co. Wziąłem jakieś słodycze, oni sami wypiekają. Nie wiem co, pani mi coś mówiła, to jest tutaj duży hałas, ja nawet nie wiedziałem co. Proszę pani, obojętnie, nieważne, bo i tak chodzi mi o to, żeby bardziej po prostu coś kupić, no nie? Żeby ten biznes przetrwał. I mam coś takiego, jakieś wypieki, nie wiem, nie mam pojęcia, wziąłem sobie jakąś jeszcze tylko kanapeczkę do zjedzenia. Nie wiedziałem, ale okazało się, że ja wziąłem kanapeczkę i ona jest na ciepło z jakąś tam schabikiem. A, coś usłyszałem, jakiś schabik. W ogóle nie wiedziałem tego, ale jak kupiłem, to dostałem w ogóle takie świadectwo jakości paliw na węgiel. A oprócz węgla jeszcze kupiłem taka rozpałkę do kominków, może się przyda, no nie wiem. A i też mam gdzieś zapalarkę. Dzień dobry, chodź ze mną, weź jeszcze jednego albo dwóch chłopaków. Ale zostaw hulajnogę! Nie no, zostaw hulajnogę! Będziesz będzie miał na rozpałkę, jak będzie zimno mu w domu. Nie w domu. Gdzie w domu? A no tak, przecież na balkonie. Nie na balkonie. Nie? Nie. Na dworzu. Tutaj, na skatepark. Znaczy co? Ognisko? Rozpalenisko takie będziecie mieć i będziecie palić sobie tutaj. Węgiel wam kupiłem, drewno. I gdzie my to będziemy palić? Na górze będziecie palić sobie. I co dalej z tym? I będziecie się ogrzewać. I co dalej z tym? I będzie ciepło. Ale co z tym dalej będzie? Co znaczy co będzie? No i co później tam, no i co później z tego zostanie? Jak ty popiół? Planuję tak, żeby samochód zostawiać tutaj i będziesz, dam ci kluczyk i będziesz sobie brał, rozpalał i później chował. No ale... Ale ile tego się bierze na jeden raz? Nie, nie wiem. Co? Mi właśnie już nie jest zimno. Aha. Już nie? No nie, właśnie, bo... No ale w krytycznych momentach... No nie wiem. A w ręce ci nie jest zimno? No nie, mówiłem Marcela rękawiczki. Musiałem węgiel przełożyć do... po pieczywie do tej torebki. Dobra, weź to i zanieś, idź już tam. No i na razie zaczynam rozpalać, Milo się pyta, coś to da. Kiedyś, ja w ogóle jeszcze całkiem niedawno, jak były mrozy, to na przystankach rozpalali takie koksowniki. A dawno, na przykład, nie wiem, 30-40 lat temu, jak były wielkie mrozy, to był standard przy chodnikach właśnie. I ludzie, przy przystankach po prostu takie koksowniki, ludzie się ogrzewali. Zobaczcie, jak to się rozpali, to będzie ciepło przy tym. Przeniosłem ognisko, tam za bardzo dymiło. I tutaj właśnie też jakby największy problem. Pewnie to zależy od materiału, czyli albo od drewna, albo od węgla, tak dymi. Później jak się rozpali, powinno być lepiej. No nie wiem, po prostu szukam rozwiązań, czy to wypali. Jeżeli nie wypali, no to trudno, ale trzeba spróbować. Możesz... Co? Rękawiczka? No możesz albo rękawiczki nadłożyć, co położyć, no to się jeszcze rozpala, no nie? Ale sobie już o. Zapraszam cię do mojego palca. No, wzięła. Ja nie wiem, czy coś to da, no może na jakąś chwilę coś tam da. O kurde. Daje coś, a? No. To bardzo dużo. Jest tak teraz mega ciepło. Za gorąco trochę. No. Wziąłem, bo już się nie dymi, to już wziąłem i przeniosłem. I wiesz, nawet o, na chwilę. Dobra. Jest ciepło? A, trochę. Wreszcie użyłem telefonu. Ej, to jest bol, w którym można coś zrobić.